akcja. Ja podsłuchiwałem Gabrysię w nadziei, że dowiem się, co należy na taką okazję powiedzieć. Podobnie jak w kinie, ważna jest szczerość, tak myślę, że i w takim komunikowaniu się z festiwalem, które pokazuje kino rzadko pokazywane, też szczerość ma swoją wartość, więc powiem szczerze tak. No, jest festiwal, są ludzie z pasją. Są ci, którzy robią filmy i są ci, którzy je oglądają, czyli macie Państwo komplet właściwie, bo w tym kręgu obracają się te sfery niebieskie, które nazywają się film. Że jest ktoś, kto ma wyobraźnię, robi film, dedykuje go komuś drugiemu, kto ma wyobraźnię. Gdzieś po drodze jest ktoś kolejny, kto ma wyobraźnię i upór, i te wszystkie konieczne osoby spotykają się na przykład w Nowej Soli. To spotkanie, w którym ja uczestniczyłem, miało dwa etapy. Pierwszy był taki, że to ja przyjechałem tu jako, jakby powiedzieć, Jasio zwycięzca, a drugi był taki, że zobaczyłem, że tu jest zwycięzców co niemiara, że ja zaledwie mogę się przyglądać im boją z materią, bo ile trzeba takich małych potyczek, większych bitew i zgoła wojenek całych wygrać, żeby doprowadzić do takiego festiwalu. Więc powiem, w tym drugim etapie już nie byłem Jasiu zwycięzca, nie Jasiu z Wielkiego Świata, Jasio czy Jan Jakub, który zrobił dużo filmów, tylko starszy kolega, który patrzy na rezultaty wysiłków swoich młodszych braci w wierze, bo to jest jakiś rodzaj religii, mówiąc skrótem myślowym, która się nazywa kino. Gratuluję Państwu, dziękuję za zaproszenie. Nie obiecuję, że po raz ostatni, może jeszcze kiedyś się u Was pojawię.